Ja jestem Brzezik, a to jest kanał Just Freestyle. I dzisiaj powiem wam, że nadeszły ciężkie czasy. Oj, ciężkie czasy dla freestylera. Dni są coraz krótsze, aura pogodowa nas nie rozpieszcza. Nadchodzi zima. Co wtedy robić? Gdzie grać? Może odpuścić treningi i wrócić do treningów na wiosnę? Oj, nie tędy droga. W dzisiejszym odcinku 6 sposobów na od Just Freestyle powiemy wam, jak trenować w zimę i pokażę wam kilka swoich sposobów, jak udaje mi się tę zimę przetrwać. Lecimy! Zima to niewdzięczny okres dla freestylerów. Po pierwsze, spada nam witamina D, mamy mniej energii, więc w rezultacie mamy dużo mniej werwy do treningu. Po drugie, warunki pogodowe nie są odpowiednie do tak intensywnego sportu, jakim jest freestyle football. No i nie wypada grać na dworze w krótkich spodenkach, nie chcemy żadnych kontuzji. No a długie spodnie, kurtka czy tam różne ortaliony mogą krępować nasze ruchy, więc nasze treningi nie są przyjemne. Zawsze chcemy, by każdy nasz trening zawsze coś wnosił, no i przede wszystkim, by był dla nas przyjemny. Dzisiaj właśnie wam pokażę kilka swoich sposobów, jak tę zimę przetrwać i podam wam moje rozwiązania, jakie stosowałem przez te lata z freestylem. Dobra, na pierwszy ogień salka fitness. Nie wiem, czy wiecie, ale większość siłowni posiada właśnie taką swoją własną salkę fitness. Jeśli jesteś dużego miasta i masz w okolicy siłownię, to możesz wykupić właśnie karnet do tej siłowni, uprzednio uzgodnić z właścicielem, czy możesz trenować w tej salce, bo wiecie, nie zawsze właściciele się zgadzają, byście tam wchodzili z piłką. No niektórzy sobie wyobrażają, że będziemy tam kopać piłką o ścianę, bo wiecie, jesteśmy takimi piłkarzami. Chłopaki, czy się wydaje, że się kładzie w ścianę? Nie, nie. Nie, nie. Nie, dobra, okej. Ale wróć. Jeśli właściciel się zgodzi, to macie piękną salkę do ćwiczeń freestyle'owych na co dzień. Brzmi niemal idealnie, co nie? No ale taka salka ma swoje minusy. No największym jest to, że na tej salce odbywają się różne zajęcia fitness, bo przecież to jest salka fitness, a nie salka freestyle football. Odbywają się tam zajęcia typu zdrowy kręgosłup, sexy pupcia i inne tego typu farmazony. W niektórych siłowniach salka jest zajęta przez cały dzień, więc wychodzi na to, że nic z waszych wymarzonych treningów freestyle'owych. No musicie po prostu wybrać taką salkę fitness, gdzie wpasujecie się w godziny, gdzie godziny będą wam pasować. Ja swego czasu trenowałem w salce w siłowni Energy Fitness. Możecie ją kojarzyć z moich filmów, była to piękna sala z pięknym logiem Yin Yang na ścianie, bardzo przyjemna aura i była ta salka dla mnie dostępna między godziną 11 a 17, więc dla mnie to było jak najbardziej odpowiednie. Trenowałem tam przez cały rok, aż do momentu, kiedy przyszedł nowy sezon, zmienili grafik zajęć w tej salce i jest ona niemal przez cały dzień niedostępna. Więc z bólem musiałem opuścić tę salkę, no pozostały po niej tylko wspomnienia. Trenuję również od czasu do czasu w Fit Arenie w Legnicy, tam naprawdę jest przyjemna salka, przyjemny grafik godzin oraz swego czasu trenowałem kilka lat temu w Yatomi Fitness, ale zrezygnowałem z niego, ponieważ chcieli ode mnie zbyt dużo pieniędzy. Właśnie, jeśli mowa o pieniądzach, to ile kosztuje wynajęcie takiej salki? No ceny są różne, wahają się między 60 zł a 100 zł. Szukajcie, gdzie jest najtaniej i by cena była warta tej salki. No ja obecnie trenuję w Łodzi w salce, która myślę jest wymarzona dla każdego freestylera. No niestety nie ma w każdym mieście takiego miejsca. Jest to AZS, czyli Akademicki Związek Sportowy. Jest to taka zamknięta bieżnia, płacę 60 zł miesięcznie i trenuję po... No mogę tam trenować tylko wieczorami, ale na ten moment to są dla mnie odpowiednie godziny od 18 do 23 codziennie, bo mam dostępne to miejsce. Całą salę mam pustą, no i tam po prostu zimuję. Nie opłaca się kupować jednorazowych wejść, są kompletnie nieopłacalne. Kosztują 30-40 zł, raz spotkałem się z 50 zł za jedno wejście. No ale większość takich siłowni oferuje gratisowe wejścia w celu sprawdzenia salki, więc myślę, że zawsze warto skorzystać z tego, sprawdzić salkę, czy dobrze wam się tam gra, czy możesz tam grać przede wszystkim i ewentualnie potem kupić karnet. Dodatkowym minusem tych salek, fitness, siłowni, myślę, może być to minus dla naszych najmłodszych widzów, ponieważ mogą tam wchodzić tylko osoby powyżej 18 roku życia, więc reprezentacja U18, no za bardzo tam nie potrenuje. Ale są siłownie, które wpuszczają nieletnich, musicie taką znaleźć. No i inny minus, który już wcześniej wspomniałem, to nie w każdych siłowniach zgadzają się, byście wchodzili tam z piłkami. Przede wszystkim musicie ich zapewnić, że nie będziecie kopać piłką po ścianach, bo
niestety tak większość osób myśli, że będziecie piłkę trzymać przy sobie i wykonujecie tylko i wyłącznie sztuczki. Jeśli coś zbijecie, to na waszą odpowiedzialność. Dobra, ale co jeśli nie macie żadnej siłowni, żadnej salki w okolicy i nie macie gdzie grać? No jeśli jeszcze chodzicie do szkoły, to mam dla was bardzo fajne rozwiązanie. Słuchajcie, po prostu dogadajcie się z waszym nauczycielem od WF-u. Macie codziennie w waszej szkole świetną, idealną salkę do trenowania. Całe moje lata gimnazjalne i licealne trenowałem w większości w swojej sali podczas WF-ów. Podejdźcie może do waszego nauczyciela od WF-u i spytajcie się, czy możecie przychodzić z piłką na zajęcia WF-u i po prostu na boku trenować. Ja tak właśnie spędzałem wszystkie swoje WF-y przez cały swój okres edukacji, czy to w gimnazjum, którego już nie ma. Boże, ale jestem stary. Tak, w gimnazjum, którego już nie ma, i czy w liceum. Przez wszystkie swoje WF-y freestylowałem. Miałem na tyle sympatycznych WF-istów, że mi pozwolili brać piłkę ze sobą, trenować, nie tylko na WF-ach, ale zawsze kiedy miałem okienko od zajęć, czy to po zajęciach, po prostu przychodziłem sobie na salę i na boku trenowałem. Jak widzicie, na przebitkach zawsze miałem dużo miejsca do trenowania, zwłaszcza w liceum, bo miałem taką klasę, gdzie na niektórych WF-ach byłem tylko ja. Więc miałem całą salę dla siebie. No i świetnie, to był najlepszy okres mojego progresu. Codzienne treningi, regularne treningi. No i to jest świetna okazja, o to chodzi. Więc zagadajcie do swojego WF-isty. Innym miejscem może być wasza piwnica. Tak, mówię serio. Moje pierwsze treningi w życiu kojarzę z wąską piwnicą. Podbiłem tam swojego pierwszego chtatwa w życiu na przykład. Był to wyjątkowy czas i w tym małym korytarzu nauczyłem się naprawdę wiele. Później z wózkowni, którą miałem w piwnicy, zrobiłem swoją małą salkę treningową, którą widzicie na przebitkach. Zatem jeśli jesteście wytrwali, to zawsze można coś znaleźć. Są też takie osoby, które lubią grać w swoim domu. No ja do takich osób nie należę. Zawsze potrzebuję mieć jakąś przestrzeń i mam wrażenie, że uderzę się w jakiś mebel. No jeśli chodzi o jakąś tam małą sesyjkę Apera czy SD, to w porządku, ale jeśli mam zagrać jakieś combo erowe, to nie, zawsze mam wrażenie, że uderzę w jakiś mebel. Ale są też takie osoby, które bardzo lubią grać w domu i które mają duży pokój i wszystkie swoje treningi zimowe odbywają w swoich domowych warunkach, więc jeśli nie boicie, że coś zbijecie, jeśli mama wam pozwala, no to myślę, że to też jest rozwiązanie. Jeśli jesteś z dużego miasta, który ma swój zamknięty skatepark, no to masz na tacy kolejne rozwiązanie. Taki skatepark zamknięty możecie znaleźć m.in. we Wrocławiu. Jest to legendarne już miejsce. Jest dobrze! Ponieważ trenowała tam legenda freestyle futbolu Paweł Skóra. Większość tam treningów swoich odbył i podbił tam swoje piękne, legendarne akcje. Macie tu właśnie na przebitkach. Oraz taki skatepark możecie znaleźć w Warszawie, nazywa się Awe Park. I właśnie tam została otwarta szkółka freestyle'owa prowadzona przez Michała Ryca i Damiana Gawrycha. Byliśmy tam, zrobiliśmy relacje, chyba pamiętacie. Jeśli te sposoby dalej nie przyniosły dla ciebie jakiegokolwiek rozwiązania, to mam jeszcze jedną deskę ratunku. Pochodźcie po miejscach, po różnych instytucjach, gdzie odbywają się różnego rodzaju nauki tańca. Czy to balet, czy tam jakieś Złote Dzieci, czyli tam jakaś tam szkoła tańca dla dzieci. U mnie w Legnicy to był Dom Kultury, czy tam szkoła baletu. Dogadałem się z nimi, z kierownikami placówki. Po uzgodnieniu z kierownikami tych miejsc mogłem przychodzić trenować do Domu Kultury albo w takiej szkole baletu, kiedy sala była wolna. Raz w Domu Kultury zorganizowałem meeting podczas Światowego Dnia Freestyle'u. No i w zamian za udostępnienie tej salki robiłem na nich pokazy freestyle'owe, więc wystarczy się dogadać, znajdźcie jakąś instytucję, znajdźcie jakieś miejsce, gdzie są jakieś przeróżnego rodzaju szkoły tańca. I po prostu się dogadajcie, czy to za zapłatą, czy to w zamian za pokaz. No i to były moje sposoby, moje rozwiązania, jak przetrwać zimę, jak przeprowadzać efektywne, bo to jest chyba najważniejsze, efektywne treningi w zimę, by były one przyjemne i miały jakieś efekty. Jeśli macie jeszcze jakieś swoje sposoby treningu w zimę, napiszcie w komentarzach, z chęcią popatrzę, gdzie wpadaliście, gdzie trenowaliście. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Odwiedźcie naszego Instagrama, Facebooka, tam zawsze jesteśmy aktywni, odpowiadamy. W opisie macie link do grupy #JF, jest to grupa, która zrzesza młodych freestylerów. Poznasz tam świetne społeczeństwo wariatów piłkowych, możesz tam udostępnić swoje akcje, zadać pytania. My jako członkowie Just Freestyle jesteśmy aktywni, często odpowiadamy na pytania. A jeśli chcesz kupić taką naszą fajną koszulkę ze świetnym przekazem, to link również masz w opisie, masz przeróżnego rodzaju kolory. A ja będę się z wami żegnać, nie odpuszczajcie treningu w zimę, no pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się, Eldo!